Pozbawcza hosty o godności, co lud do niebios wiedzie brak. My srogi nękawienych Ci, daj siłę pomoc ześli nam. Jednemu w Trójcy Władcy Cię, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie Rajskiej darzy nas. Amen. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoi u drzwi i kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos, ze mną. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Panie, stajemy przed Tobą, tak jak Ty stoisz u drzwi naszych serc. Stajemy przed Tobą takimi, jakim jesteśmy. Być może jesteś teraz uczniem, który ucieka. Przerażony, zalękniony. Człowiek, który widzi tylko krzyż. Tyle tych krzyży w naszym życiu. Nie trudno zatrzymać się tylko na krzyżu. Widzimy wtedy, że nie jest tak, jak miało być. I odpowiedzią na nasze widzenie jest: a myśmy się spodziewali. Czego się spodziewałeś? Że będzie łatwiej? Że będzie lepiej? Prościej? Że ludzie będą sympatyczniejsi, wdzięczni? Może tacy kochani? A może po prostu dobrze? I nagle przychodzi rozczarowanie, że nie jest tak, jak miało być. Mówimy na to: Panie, nie jest różowo. I dlatego uciekamy. Jak często uciekamy. Jesteśmy na drodze do naszego Emaus. Wydaje nam się, że wszystko skończone i rezygnacja bierze górę. Rozczarowanie. I wtedy Ty, Panie, pojawiasz się na tej drodze. Idziesz z nami. Niezauważony. Pytasz, jakbyś nie wiedział, a przecież wszystko wiesz. Sprawiasz wrażenie, że jesteś niezorientowany, a przecież Ty jesteś wszechwiedzący. I my Tobie, Panie, chcemy dziś na tej drodze do Emaus powiedzieć o tych wszystkich naszych boleściach. Bo Ty, Panie, przychodzisz. Czasami tylko nie czujemy tego przychodzenia, bo sobie to inaczej wyobrażamy. Dlatego dzisiaj, Panie, chcemy tutaj stanąć przed Tobą i sobie nic nie wyobrażać, tylko na Ciebie patrzeć. Mimo drzwi zamkniętych, Panie Jezu, przychodzisz Ty. Mimo tych wszystkich zamknięć naszego serca. Panie, pragniemy, abyś przychodził. Panie, prosimy Cię, przychodź do nas. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. 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 Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
powiewie przychodzisz do mnie, Panie. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Kim powiewie, nawiedzasz duszę mą. Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie, nawiedzasz duszę mą. Przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Panie, prosimy Cię, przyjdź. Abyśmy Cię rozpoznali przy łamaniu chleba, rozpoznali w Twoim Słowie, w Twojej obecności wśród nas. Prosimy Cię, Panie Jezu, przyjdź do nas. Miej w nas w opiece, nie wypuszczaj nas ze swojej ręki. I ucz nas patrzeć sercem, abyśmy uczyli się spoglądać na to, co niewidoczne dla oczu. Bo to jest najważniejsze. Panie, chcemy patrzeć naszymi sercami. Chcemy, abyś nas zanurzył w swoim miłosierdziu. Abyś podniósł nas. Bo Ty, Panie, możesz nas podnieść z wszystkich naszych upadków, problemów i z naszej niewiedzy. Prosimy Cię, zlituj się nad tymi, którzy cierpią. Podnoś ich z otchłani ich cierpienia, z bólu, z samotności, z opuszczenia, z poczucia bycia niepotrzebnym. Panie, podnoś nas nieustannie. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Do Ojca.
Ojca. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Panem Jezusem będzie naszą modlitwą. Niech ten amen będzie naszym zgadzaniem się na wolę Bożą. Niech ten amen będzie fiat na wzór Maryi. I niech amen będzie przylgnięciem do woli Bożej w naszym życiu. O! Trwamy w naszej adoracji. Jest środa. W każdą środę spotyka się w naszej świątyni Szkoła Maryi, otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli. I wiemy, że najważniejsze w Szkole Maryi nie są słowa, ale cisza. Uczymy się w Szkole Maryi na wzór Matki Najświętszej milczeć, bo Maryja milczała najpiękniej. Maryja milczała, kiedy przyszedł do niej anioł, wypowiadając tylko, jakże mi się to stanie. Niech mi się stanie. Maryja milczała wiele razy, widząc niesprawiedliwość, jaka spotykała jej syna. Maryja milczała również wobec wielkich cudów i słów Bożych. Zachowywała wszystko w swym sercu. Maryja milczała pod krzyżem, patrząc na śmierć swojego syna. Maryja milczała w tajemnicach Ducha Świętego, bo ona wiedziała, kto przyjdzie. Tylko ona była od początku świątynią Ducha Świętego. I to milczenie Maryi wydawałoby się takie proste i ciche. Jakże jest piękne.
Uczymy się zatem w Szkole Maryi ciągle na nowo milczeć z Matką Najświętszą. Uczymy się patrzeć na Jezusa sercem, bo właśnie serce Maryi od początku widziało więcej, więcej i głębiej. I Maryja jest mistrzynią patrzenia sercem. To ona potrafiła nawet w Kalwarii i w ciemnościach Wielkiego Piątku widzieć sens, co nie zmniejszyło jej cierpienia, współcierpienia, ale nadzieja wypełniała jej serce. To, czego inni święci, apostołowie, Maria Magdalena, uczyli się, Maryja już umiała. Przez ogrom łaski Bożej wlane w jej serce. Prośmy, aby udzielała nam z tych łask, tak jak zechce jej Syn. Albowiem, Maryjo, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszystkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Wypowiedz w swoim sercu amen. Wyśpiewaliśmy to amen, teraz pora w ciszy wypowiedzieć amen. Niech się tak stanie, wierzę wobec Pana Jezusa. Wypowiedz amen wobec ogromu Jego miłosierdzia, które przygotował dla Ciebie. I niech to nasze milczenie przed Panem Jezusem będzie wielkim amen wobec Niego. Niech to milczenie przed Panem Jezusem w Eucharystii będzie naszym wyznaniem: Jezu, ufam Tobie. Niech ten amen będzie naszym wyznaniem wiary w Jezusa zmartwychwstałego. I niech Pan Jezus przemienia nas na swoje podobieństwo. Znalazł ukojenie dla duszy mojej.
Panie, spraw me serce, stało się sercem Twoim. Panie, spraw me serce, stało się sercem Twoim. Bym był cichy i pokorny jak Ty, abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. Bym był cichy i pokorny jak Ty, abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. Panie, sprawy me serce, się sercem Twoim. Panie, sprawy me serce, stało się sercem Na zakończenie dnia mówimy teraz kompletę. Przed Najświętszym Sakramentem, zjednoczeni z całym Kościołem, podziękujemy za ten dzień. Przeprosimy Pana Jezusa za nasze zaniedbania, braki, grzechy. Ofiarowując naszą modlitwę wieczorną, nocną, w intencji naszych chorych, cierpiących braci i sióstr, a także w intencji wszystkich, którzy nimi się opiekują, nierzadko z narażeniem własnego zdrowia, prośmy, aby Pan Jezus uleczył wszelkie rany i ciał, i serc. Aby stał się dla nas lekarzem i lekarstwem. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga,
aby Twoją krwią obmyty nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i westchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie dźwignął z otrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wznieście wasze miejsce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił.
Alleluja, alleluja. Radujmy się w Nim i weselmy. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Oto dzień, który Pan uczyni. Alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Kochani, za chwilę poprosimy Pana Jezusa o błogosławieństwo, błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie tego dnia, naszej modlitwy, naszej szkoły maryjnej, naszego spotkania. Katecheza na dzisiejszą szkołę maryjną miała się już ukazać, ale małe problemy techniczne, troszeczkę mamy opóźnienie, ukaże się dzisiaj w nocy, jutro już będzie dostępna. Będzie ona w dwóch częściach. Bardzo zapraszam do zapoznania się z tą konferencją. Jest to obszerny temat. Troszeczkę zaszaleliśmy tam, bo jest dużo rozważań, ale mam nadzieję, że cierpliwie przez to przebrniecie. Przypominam, że Szkoła Maryi zmieniła dzisiaj temat. Miało być o Matce Miłosierdzia, ale rozpoznaliśmy potrzebę chwili i będą dwa spotkania na temat Miłosierdzia Bożego w Piśmie Świętym. Abyśmy wszyscy przygotowali się też tak dobrze do Niedzieli Miłosierdzia, modlitwą i skupieniem, takim naszym przygotowaniem serc. Także, moi drodzy, jutro już będzie pierwsza część konferencji, a druga będzie jeszcze w tym tygodniu. Bardzo zapraszam, żeby te materiały wysłuchać, wsłuchać się, poszukać, tam będzie dużo miejsc biblijnych. Pochylmy się nad Pismem Świętym, kochani, tak jak Pan Jezus wyjaśnia Pisma uczniom w drodze do Emaus. My też pochylajmy się nad Pismem Świętym, bo obok Eucharystii to podstawa naszej wiary. Dlatego niech nie zabraknie pochylenia się nad Pismem Świętym w naszych domach. Bardzo do tego zapraszam. A teraz poprosimy Pana Jezusa o błogosławieństwo, po czym na koniec odśpiewamy antyfonę maryjną Regina Celi. Tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, oto wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci. Narównemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam zostawiłeś w Najświętszym Sakramencie pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy doznawali w sobie nieustannie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Regina Celile Tare, Alleluia, qui agvem eruisti portare, Alleluia, resurrexit sic ut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia.